Psalmie 19 czytamy: Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Jaka jest to wiadomość? Niebiosa głoszą chwałę Boga. Chwała Boga jest tą wiadomością, która ma przepływać z dnia na dzień, z nocy na noc, z ust do ust. Budzę się rano i o czym myślę? Czy potrafię usłyszeć tę doskonałą wiadomość, którą mi Pan Bóg przekazuje? Czy raczej znowu praca, obowiązki, zmartwienia, lęk przed trudami, które niesie dzień, relacje? Jak często to jest pierwsza myśl, która kłębi się w mojej głowie, kiedy wstaję? Tak łatwo dać sobie zagłuszyć ten głos Boga. Głos, który przychodzi do nas przez piękno świata, piękno przyrody. Często dopiero, kiedy jesteśmy na urlopie, w wolnym czasie, pośród przyrody nieskażonej przez miasto, potrafimy szerzej otworzyć oczy i zobaczyć, jak wielkie są dzieła Boga, które cały czas mówią o naszej miłości. Kiedy więc zadzwoni budzik rano kolejnego dnia, pomyślmy sobie o tym, że to noc nocy, dzień dniu przekazuje tę radosną wiadomość, że Bóg jest wielki, że Bóg mnie kocha, że Bóg daje mi nowy dzień, nowe życie.